Jarosław Kaczyński ma się czego obawiać. Wpływowy działacz musi się liczyć z przegraną Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach, a przynajmniej takiego zdania jest jeden z największych ekspertów do spraw polskiej polityki. Jarosław Kaczyński ma za sobą bez wątpienia jeden z cięższych okresów w karierze politycznej. Były premier musiał mierzyć się z przegranymi w największych miastach wyborami samorządowymi, a także tłumaczyć w mediach zachowanie Mateusza Morawieckiego, którego nazwisko przewijało się w kontekście afery taśmowej i KNF. Zdaniem jednego z największych autorytetów w sprawach polskiej polityki, szef PiS ma się czego obawiać względem nadchodzących wyborów. Czy Zjednoczona Prawica przestanie rządzić Polską? Jarosław Kaczyński będzie w opałach. Nieprzychylna prognoza naukowca. Osobą, która zdecydowała się przestrzec Jarosława Kaczyńskiego przed domniemaną, nadchodzącą katastrofą w jego partii, jest profesor socjologa Andrzej Rychard. Ten odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi naukowiec jest prawdziwym autorytetem w dziedzinie socjologii ekonomicznej i politycznej. Profesor związany w przeszłości z Uniwersytetem Warszawskim SWPS stwierdził, że wizerunek partii rządzącej coraz to mniej odpowiada współczesnemu, polskiemu społeczeństwu. PiS na naszych oczach zatraca zdolność kreowania i kontrolowania narracji politycznej. To jest przed wyborami bardzo groźne dla władzy. Tradycyjny elektorat tradycyjnego PiS się kurczy. Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej wykształcone przy wszelkich zastrzeżeniach co do jakości tego wykształcenia. Jest relatywnie coraz mniej biedne, coraz bardziej zdesekularyzowane i bardzo silnie proeuropejskie, powiedział profesor Rychard w rozmowie z Gazetą Wyborczą. Jaka jest przyszłość PiS? Według słów Rycharda partia Jarosława Kaczyńskiego może przestać się liczyć z powodu topniejącego się elektoratu, który wbrew zapewnieniom rządzących zaczyna się liberalizować i coraz dalszy jest od stricte konserwatywnego punktu widzenia. Elektorat będzie coraz mniej liczny. To moim zdaniem perspektywa prawdopodobna, choć nie wiem, czy szybka. Ale i tak pewnie szybciej zmieni się elektorat niż PiS przewiduje socjolog. Według Andrzeja Rycharda były premier o przyszłość swojego ugrupowania powinien zacząć obawiać się już przy okazji nadchodzących wyborów do Europarlamentu. Profesor twierdzi, że jeśli PiS nie osiągnie wygranej, to w trakcie elekcji parlamentarnej będzie skazany na całkowitą porażkę. To dla PiS sytuacja o tyle trudna, że partia nie może sobie pozwolić na porażkę w wyborach do Europarlamentu. PiS w sensie arytmetycznym wygrało wybory samorządowe, natomiast przegrało narrację na temat tego, czy wygrało, czy przegrało. Gdyby teraz PiS przegrało wybory europejskie, nie uciekłoby od narracji, że to kolejna porażka, zauważył ekspert.